Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Prawie 30 tysięcy zachorowań osiągnięto w środę. Proszę Państwa, to jest bardzo niepokojący wynik. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas twardy lockdown. Ale porozmawiamy o tym, co się dzieje w związku z ogłoszeniem przez rezydentów, lekarzy rezydentów zamiaru podjęcia strajku. Strajku, który miałby polegać na pójście na zwolnienie L4, czyli no, odejście od łóżek pacjenta przez tych lekarzy, którzy w szpitalach pracują. Porozmawiamy o tym między innymi o sytuacji na Mazowszu z wojewodą mazowieckim, panem Konstantym Radziwiłłem. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry. To jest bardzo niepokojąca liczba tych zachorowań. Czy województwo mazowieckie w dalszym ciągu jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę tych zachorowań? No dzisiaj akurat znaleźliśmy się na drugim miejscu za Śląskiem, ale nadal przekraczamy 4000 zachorowań na Mazowszu i to jest bardzo duża liczba, która o tyle niepokoi, że spodziewamy się po kilku dniach, mniej więcej po tygodniu, czasem po dwóch tygodniach, że przynajmniej część z tych osób, jakaś nie do końca pewna część, będzie wymagała intensywniejszego leczenia. Po prostu nie tylko będą zakażeni, ale będą wymagali położenia do szpitala. Część z nich później jeszcze będzie wymagała położenia na łóżkach z dostępem do respiratora, a to już są konkretne bardzo wyzwania dla mazowieckiej służby zdrowia. Panie wojewodo, był pan ministrem zdrowia, jest pan lekarzem. Z innych punktów widzenia, ale przez ostatnie kilkanaście lat obserwowaliśmy różne formy protestu służby zdrowia, ochrony zdrowia, jak teraz to się nazywa, polegające między innymi na oflagowaniu szpitali, miejsc pracy, czy na protestach pod urzędami w Warszawie. Ale ja sobie nie przypominam, żeby był taki moment, kiedy zachęcano lekarzy do odejścia od łóżek pacjentów. A ten apel lekarzy rezydentów, którym domagają się różnych rzeczy, no bezpośrednio zachęca młodych lekarzy do tego, żeby przychodzili na L4. No tutaj jest cały szereg rzeczy. Po pierwsze, ja bym jednak skupił się przez moment na tym, od czego pani zaczęła. To znaczy, czy służba zdrowia, czy ochrona zdrowia. Oczywiście mamy system ochrony zdrowia, ale dla mnie ta dziedzina opieki nad pacjentami to jest jednak i zawsze będzie służba zdrowia, służba ludziom chorym, potrzebującym i jest dla mnie zupełnie oczywiste, że bez względu na to, jakie są różne regulacje państwowe, jakie przepisy, jaką można lukę w tych przepisach znaleźć, to każdy medyk, czy to lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny i inni ludzie, którzy zaangażowani są bezpośrednio w opiekę przy pacjencie, czyli tak zwani ludzie w białych kitlach, oni są służbą zdrowia, służbą pacjentom i no jednak trzeba na to inaczej trochę patrzeć niż wykonywanie każdej innej pracy na rzecz no, różnych ważnych dziedzin naszego życia. A z tego oczywiście wynikają również i inne aspekty tej sprawy. Większość tych, których wymieniłem, jeszcze do tej listy należałoby dołączyć aptekarzy, fizjoterapeutów. To są ludzie, którzy wykonują zawody zaufania publicznego, zawody, które z całą pewnością stawiają bardzo wysoko poprzeczkę, nie tylko pod względem profesjonalizmu, ale także etyki zawodowej. No i nie mam żadnej wątpliwości, że wiążą się również z czymś, co nazywamy powołaniem. No, w tej sytuacji wydaje się, że jednak słowo służba jest tutaj zasadne. No i oczywiście powstaje pytanie, w jaki sposób te osoby, będąc niezadowolone na przykład z warunków pracy albo z jakichś innych okoliczności, mogą wyrazić swoje niezadowolenie, w jaki sposób mogą protestować. I rzeczywiście tradycyjnie w tym zakresie no, były nakładane przez to środowisko na samych siebie różnego rodzaju ograniczenia. Te formy jak oflagowanie, jak opaski, jak ubiory w różnych kolorach, one już same w sobie budzą niepokój pacjentów i czasami bywają kontrowersyjne. No bo osoba zgłaszająca się do szpitala, w którym na przykład część personelu chodzi ubrana na czarno, no na pewno budzi pewną obawę, pewien lęk w człowieku, który gdzieś jest w takiej sytuacji granicznej między życiem a śmiercią, który boi się o siebie albo również jego opiekunowie, jego krewni widzą, że z nim jest jakoś bardzo źle i no, takie otoczenie na pewno podważa troszeczkę pewność, prawda, i zaufanie. Natomiast
No ja sobie osobiście po prostu nie wyobrażam, że można odejść od łóżka chorego w takim sensie, żeby po prostu no, taką akcją bezpośrednio narazić go na gorszą opiekę, a może nawet na niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia. Tak, po takie formy nie sięga się tradycyjnie, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach i uważam, że powinno to być normą. Nawet jeśli nie jest normą prawną, to moim zdaniem no, każdy z nas, lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów powinien w taki sposób traktować tę sprawę. No, zresztą, jeżeli spojrzeć do kodeksu etyki lekarskiej, to jest tam wprost napisane, że formy protestu nie mogą zagrażać chorym i myślę, że w tym sensie no, każda forma odejścia od łóżek jest no, bardzo, bardzo wątpliwa. Natomiast no, dodatkowo trzeba powiedzieć, że wezwania do brania przez, no, jakby nie patrzeć, w większości młodych lekarzy, bo lekarze rezydenci to są lekarze specjalizujący się i przytłaczająca większość z nich to są osoby poniżej 40 roku życia, a większość z nich nawet poniżej 35 roku życia. Wezwanie do tego, żeby brać zwolnienia, no jest, można powiedzieć, otwartym wezwaniem do tego, żeby łamać prawo. No bo o czym my mówimy? O tym, że osoby, które dziś mogą pracować, jutro wezmą nie tyle zwolnienie lekarskie, co, mówiąc dokładnie, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Ktoś musi po prostu powiedzieć coś nieprawdziwego. Albo ten pacjent, który zgłosi się do drugiego lekarza, będzie podawał dolegliwości, które no, jakoby uniemożliwiają mu pracę, albo też ten, który wystawi to zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzi nieprawdę, no, widząc, że osoba jest zdolna do pracy, a stwierdzi, że nie. Panie wojewodo, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, pan Łukasz Jankowski, który nie tak dawno jeszcze był rezydentem, teraz już jest specjalistą, mówi, że właściwie ten protest dotyczy tylko grupy około 2,5-3 tysięcy lekarzy, którzy się przygotowują do egzaminu specjalizacyjnego, do egzaminu ustnego, więc oni nie pracują w szpitalach, więc nie przerwą tej pracy, bo oni siedzą nad książkami. To jest tylko jakiś, i on mówi, że on osobiście nie zna żadnego lekarza, który, rezydenta, który by o takie zwolnienie wystąpił, ale chciałam zapytać o inną rzecz. Oby tak było, żeby nikt takiego zwolnienia nie wziął, bo no może właśnie, to są pan, takie tylko... Pan doktor Jankowski mówi, że on by, jeżeli ktoś by do niego przyszedł i powiedział, że chce L4, bo idzie na strajk, to on by takiego zwolnienia mu nie dał. Więc to już jest chociaż jakaś pozytywna informacja, ale z moich, nie wiem, czy to jest statystycznie jeszcze aktualne, ale na terenie województwa mazowieckiego jest ponad 100 szpitali, 114, mylę się. Większość z nich chyba jest szpitalami samorządowymi, ale czy do pana jako przedstawiciela rządu w terenie docierają informacje, po pierwsze, że, bo to chyba jest jasne, że mogą takie informacje docierać, że brakuje obsady w szpitalach, ale po drugie, czy docierają informacje, że w związku z tym wezwaniem do strajku rezydentów rzeczywiście pogorszyła się kwestia no, opieki zdrowotnej w tych placówkach? No, takich danych nie mam i oby było tak, jak mówi pan prezes Jankowski, to znaczy, żeby no, tak naprawdę żaden lekarz nie tylko nie próbował wziąć takiego zwolnienia, a ani żaden lekarz nie był skłonny go wydać w sytuacji, w której nie ma podstaw do tego, no, w której to zwolnienie byłoby po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, lewym zwolnieniem. Więc jeśli tego nie będzie, no to też nie przełoży się to w żaden sposób na opiekę i oby tak było. No w tej sytuacji można powiedzieć, można zadać pytanie, właściwie po co jest ten zamęt medialny wokół czegoś, co ma się nie zdarzyć. No można z jednej strony cieszyć się, że się nie zdarzy, ale z drugiej strony martwi to, że jak gdyby zamiast poważnej rozmowy na temat różnych spraw, mamy tego typu deklaracje, które na pewno podważają zaufanie do zawodu. Dla mnie osobiście to po prostu no, tworzy taką atmosferę niedobrego, czegoś niedobrego wokół zawodu, nadzwyczajnego naprawdę zawodu lekarza, który no, musi być, wiązać się właśnie z różnymi no, takimi rzeczami, o których wspominałem przedtem. Na dzisiaj nie mam żadnych informacji o tym, żeby były jakieś nadzwyczajne kłopoty z kadrą. Co więcej, no, trzeba powiedzieć, że duża część kadry medycznej
w szpitalach jest już zaszczepiona, a zatem w kontekście COVID-u nie obserwujemy dzisiaj jakiejś nadzwyczajnie wielkiej absencji chorobowej, co powiedzmy zdarzało się w tych miesiącach, powiedzmy jesienią albo wcześniej. Dzisiaj raczej takiego problemu nie ma. Panie wojewodo, a jak wygląda sytuacja w województwie mazowieckim, jeżeli chodzi o łóżka szpitalne i respiratory? Pan minister Dworczyk powiedział dzisiaj, że w skali kraju 75% łóżek covidowych i respiratorów jest zajętych. Czy w województwie... Procentami nie leczymy, ale mogę odpowiedzieć, że jeśli chodzi o Mazowsze, to wszystkich łóżek na Mazowszu mamy wyznaczonych już blisko 5000. Z czego niecałe 4200 jest zajętych, czyli mamy sporą rezerwę. Jeżeli chodzi o respiratory, no to też jest nadal około 40 respiratorów wolnych. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na potencjał, no to też trzeba powiedzieć, że na Mazowszu funkcjonuje aż 8 szpitali tymczasowych, które otwierają kolejne tak zwane moduły. Takim modułem jest 28 łóżek szpitalnych, na które w miarę potrzeb pacjenci są przyjmowani. Więc można powiedzieć, że jest sytuacja trudna. Czasem może tak być, że w miejscowości, w której pacjent zachorowuje, nie ma wolnych łóżek i w związku z tym no, zdarza się, że pacjenci muszą podróżować po województwie i czasem no, to wywołuje pewne obawy i zdenerwowanie, ale wydaje się, że no, patrząc na województwo mazowieckie jako na pewną całość, no to po prostu no, tak to jest i tak będzie, że będziemy gospodarować tymi zasobami, które rzeczywiście niewiele przekraczają potrzeby, no w taki sposób, żeby rozkładać ten wysiłek równo. Jeszcze raz powtarzam, mamy duży bardzo potencjał nadal nieobłożonych łóżek w szpitalach tymczasowych. W samej tylko Warszawie są to w tej chwili 4 szpitale tymczasowe. No i można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście pewnym wyzwaniem jest personel, ale w miarę możliwości będziemy pozyskiwać ten personel no, z tych szpitali czy z innych placówek służby zdrowia, które są mniej w tej chwili, no, gdzie obłożenie czy praca jest mniej nasilona. Zostało nam niespełna 1,5 minuty do zakończenia naszej rozmowy, bo wiem, że pan ma kolejne obowiązki. Zobowiązałam się, że skończymy to zgodnie z ustaleniami, ale jedno krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Wróćmy jeszcze do strajku rezydentów. Tam jednym z głównych postulatów jest to, żeby odstąpić od egzaminu ustnego, specjalizacyjnego. Oni są już po egzaminie pisemnym. Pan prezes Jankowski twierdzi, że 2,5 tysiąca lekarzy się marnuje, bo siedzą nad książkami, a mogliby teraz wspomóc właśnie ochronę zdrowia, służbę zdrowia w szpitalach. Czy to rzeczywiście ten egzamin ustny jest czymś, co może być, że tak powiem, zniesione w tym roku? Ja uważam, że nie. Uważam, że generalnie pacjent, który zgłasza się do lekarza specjalisty, który ma określony tytuł w jakiejś tam dziedzinie, zgłasza się do osoby, która posiada pewnego rodzaju certyfikat jakości swoich umiejętności, swojej wiedzy. No i takim certyfikatem, to jest przyjęte we wszystkich krajach Unii Europejskiej i także w Polsce, jest właśnie tytuł specjalisty, który uzyskuje się po egzaminie. No, niestety zdarza się, że niektórzy tego egzaminu nie zdają i no, to jest, można powiedzieć, odpowiedź na pani pytanie. No, a co z nimi? Z tymi, którzy nie przygotowali się na tyle, żeby bezpiecznie móc opiekować się pacjentami no, w jakiejś dziedzinie wyspecjalizowanej. Ja sądzę, że oferta ministra zdrowia, który mówi, że ci, którzy z jakichś powodów nie mogą teraz zdawać tego egzaminu, żeby mogli go zdać jesienią, jest ofertą z jednej strony uczciwą w stosunku do tych młodych lekarzy, ale również bezpieczną dla pacjentów, którzy będą w przyszłości pod opieką. I tym skończymy. Bardzo dziękuję. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.